Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca kolejnej kadencji, a więc jest to czas na podsumowanie wykonanych zadań inwestycyjnych. W latach 2014-2018 wykonaliśmy inwestycje za ponad 80 milionów złotych. Na zadania te pozyskaliśmy środki finansowe z funduszy unijnych w wysokości ponad 42 milionów złotych. Wszystkie zadania zostały wykonane dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu, rady gminy, sołtysów oraz zaufaniu, jakim Państwo nas obdarzyli. Jest to nasz wspólny sukces. W ostatnich 4 latach gmina Nieporęd zrealizowała szereg ważnych inwestycji. Ważnych dla naszych mieszkańców, ale również dla ochrony środowiska naturalnego. Takimi inwestycjami była budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W 2015 roku zakończony został proces budowy opaski kanalizacyjnej wokół Jeziora Zegrzyńskiego, a następnie w zachodniej części gminy Nieporęd zaczęto budowę kanalizacji w Stanisławowie II, Woli Aleksandra i części Józefowa. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę w sołectwie Michałów Grabina, a także na osiedlu wojskowym w Białobrzegach i Zegrzu Południowym. Koszt wybudowanych w ostatnich latach sieci kanalizacyjnej wynosi prawie 40 milionów złotych, co stanowi prawie 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 4 latach. 70% tej kwoty zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej. W 2015 roku zakończyliśmy projekt polegający na montażu systemu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Łącznie w 2014 i 2015 roku zamontowano 590 zestawów składających się z kolektora słonecznego oraz zbiornika na ciepłą wodę. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5,5 miliona złotych. Dzięki temu nasi mieszkańcy korzystają z ciepłej wody ogrzewanej przez odnawialne źródło energii. Bardzo ważnymi inwestycjami są też inwestycje oświatowe. Dbamy, aby nasze placówki stwarzały wygodne warunki do nauki. Dlatego też realizujemy projekt polegający na termomodernizacji placówek oświatowych o wartości 2,5 miliona złotych z dofinansowaniem unijnym 2 miliony złotych. W szkole podstawowej w Nieporędzie w ubiegłych latach została wykonana wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu szkoły, nowa elewacja, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami LED-owymi. W tym roku realizowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż nowej kotłowni gazowej. Szkoła w Wólce Radzymińskiej również zyskała w ubiegłym roku docieplenie i nową elewację. Wymienioną instalację centralnego ogrzewania. Teraz odbywa się proces modernizacji kotłowni gazowej oraz wymiany instalacji elektrycznej z nowym oświetleniem typu LED. W tych dwóch placówkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki zmianom znacznie spadnie zapotrzebowanie na energię, co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania obiektów. W latach 2015-16 została rozbudowana szkoła podstawowa w Józefowie. Oddano tam do użytku skrzydło z nowymi 6 salami lekcyjnymi. Koszt tej rozbudowy to 2 miliony 100 tysięcy złotych. W 2017 roku rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Białobrzegach. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Oddanie do użytkowania zaplanowano na jesień bieżącego roku. Koszt budowy sali to prawie 5 milionów złotych. Nasze szkoły podstawowe otrzymały nowe komputery, a także dodatkowo powstał plac zabaw przy przedszkolu w Zegrzu Południowym, siłownia zewnętrzna przy szkole podstawowej w Izabelinie oraz boisko do piłki siatkowej plażowej przy szkole w Stanisławowie I. Uwzględniając potrzeby naszej młodzieży, realizujemy obecnie budowę profesjonalnego boiska piłkarskiego w Kątach Węgierskich. Łączny koszt inwestycji oświatowych w tych ostatnich 4 latach wyniósł prawie 12 milionów złotych i stanowi to około 15% wszystkich wydatków inwestycyjnych. W zakresie inwestycji drogowych gmina przebudowała prawie 15 km dróg gminnych oraz współfinansowała przebudowę dróg powiatowych. Były to inwestycje dotyczące przebudowy ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie I i Aleksandrowie, ulicy Szkolnej w Izabelinie, ulicy Szkolnej w Wólce Radzymińskiej, a także ulica Wojska Polskiego z Białobrzegów do Beniaminowa. Również został zmodernizowany główny ciąg komunikacyjny po wschodniej stronie kanału Żerańskiego, ulica Małołęcka. 3-kilometrowy odcinek drogi gminnej od ulicy Izabelińskiej aż do ulicy Zwycięstwa otrzymał nową nawierzchnię asfaltową. Prawie w każdym sołectwie została przebudowana droga gminna, publiczna lub wewnętrzna.
Przykładem może być ulica Warsztatowa w Stanisławowie I, ulica Gajowa w Woli Aleksandra czy Dworcowa w Nieporęcie. W celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach w ostatnich 4 latach wybudowaliśmy linie oświetleniowe o długości prawie 7 km. Zamontowano prawie 200 nowych punktów świetlnych. Kolejną ważną inwestycją dla poprawy komunikacji w naszej gminie jest budowa ścieżek rowerowych. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych gmina uzyskała 5 300 000 zł dofinansowania na budowę 7 km ścieżek rowerowych na odcinku o długości 4,5 km między Białobrzegami a Beniaminowem oraz w Józefowie na odcinku 2,5 km. Prace budowlane dobiegają końca. W następnym etapie planowane jest przedłużenie tej ścieżki wzdłuż ulicy Stróżańskiej, czyli od ronda w Józefowie aż do mostu w Rembelszczyźnie. Planowana jest także budowa 8 km ścieżki rowerowej wzdłuż kanału Żerańskiego, od granicy z Warszawą do Nieporętu, do torów kolejowych, wraz z niezależnym ciągiem pieszym oraz oświetleniem. Na budowę tej ścieżki otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 8 milionów złotych. Budowa rozpocznie się już w przyszłym roku. Zakończenie przewidziane jest na połowę 2020 roku. W celu poprawy standardu obsługi naszych mieszkańców w Urzędzie Gminy Nieporęt w 2016-2017 roku został rozbudowany budynek Urzędu Gminy. Uzyskaliśmy dofinansowanie unijne blisko 2 miliony złotych na poprawę jakości usług w zakresie elektronicznej komunikacji mieszkańców z urzędem, a także na wykonanie nowej instalacji teletechnicznej, zakup nowych serwerów oraz nowego systemu teleinformatycznego i nowych 27 e-usług. W ostatnich 4 latach gmina rozpoczęła proces zagospodarowania terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt Pilawa. Zamontowanych zostało kilka nowych pomostów. Wykonany został plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. W tym roku rozpoczął się proces budowania skateparku. Planujemy wykonać nowe ścieżki rolkowe, rowerowe na tym terenie, oświetlić je, zamontować nowe ławki, tak żeby można było wypoczywać tam przyjemnie i bezpiecznie.